Cześć akwaryści. Na tym filmie chciałem Wam pokazać jeden z największych sklepów zoologicznych, akwarystycznych w Kownie na Litwie, Aqua Zoo. Na początku filmu mieliście adres. No i tutaj okolica tego sklepu to taka wielka hala, hale targowe, dużo stoisk, można było kupić wszystko, jedzenie, ciuchy, no wszystko. Taki można powiedzieć bazar pod dachem. Tutaj zdjęcie tego sklepu. Adres był na początku, no i to jest jeden z największych sklepów w Kownie na Litwie. Jak widzicie na samym początku, sprzętu jest masa, ryb też będzie dużo. Wszystko zobaczycie na tym filmie. Oczywiście na początku chciałbym poprosić o suba i łapkę w górę. Też miło będzie, jak napiszecie jakiś komentarz pod filmem. Jak widzicie, sprzęt jest wielu renomowanych firm. Firm takich, które też mamy w Polsce, czyli Aquael. Widzimy też pokarmy Tropicala, no i inne światowe marki JBL, Eheim, czyli można powiedzieć to samo co u nas. Tutaj zrobiłem ogląd całego sklepu, no i dział akwarystyczny. Tu jest regał z przodu, mamy jeszcze regał z tyłu taki sam. Co mogę powiedzieć o jakości ryb, jakie tam były według mnie? No, daje śmiało 8,5 na 10, wiadomo, gdzieś tam coś się trafiło takiego, że warto by było to zabrać z akwarium albo wyleczyć, ale jeśli chodzi o sklep zoologiczny, jest naprawdę ok. No i wybór ryb był bardzo duży. Ciekawostką, którą możecie zobaczyć w tym filmie, są filtry podżwirowe. U nas z reguły w sklepach w Polsce są filtry gąbkowe, a tutaj widzicie podżwirówka. No, jak widzicie, mieczyki dobrej jakości, nie widać poklejonych płetw, dobrze pływają. Też pokazywałem ceny, pod każdym akwarium jest cena, możecie ją też porównać z cenami w Polsce. Więc tak jak tutaj widzicie, platka za euro 90, bo wszystko było liczone tam w euro. I te mniejsze akwaria miały gąbki, a te takie jak te, troszkę większe, mają filtry podżwirowe. Czyli widzicie, filtry podżwirowe robią robotę. Wybór ryb był duży, powiem Wam szczerze, że w Polsce nie ma dużo takich sklepów z tak dużą ilością ryb. Wczoraj nawet byłem tutaj w okolicy na Ursynowie w Warszawie w sklepie i powiem Wam, padaka na maksa. Nie ma ryb, jakieś pojedyncze akwaria z rybami i to większość ma poklejone płetwy. Były mieczyki, które były tak cienkie jak żyletka, więc no jakość ryb w tych sklepach no nie powala. A tutaj naprawdę ok. Gdzie nie, gdzie coś się trafiło takiego marnego, ale z reguły wyglądało wszystko w porządku. No i wybór ogromny, widzicie, każde akwarium pełne ryb, różne ryby, o tutaj mamy te białe mieczyki, białe gupiki. Wybór gupików też duży, każdy mógł wybrać sobie co chciał. No a to z drugiej strony ten regał. Czyli dwa takie długie regały pełne ryb, więc jak najbardziej ok. Właściciel tego sklepu ma jeszcze drugi sklep, który później odwiedzimy i to będzie w następnym filmie, ten drugi sklep, żebyście sobie mogli zobaczyć. Ten drugi sklep jest nowy, całkiem niedawno powstał. Jeśli chodzi o Kowno, to z Kowna nagrałem 4 filmy. Mamy 3 sklepy zoologiczne, 2 Aqua Zoo i jeden taki kameralny u starszej pani. Ten film już jest na YouTubie. Też nagrałem wielką hodowlę, największą w Europie, jeśli chodzi o ryby akwariowe. Więc będziecie mogli sobie porównać to wszystko, jak to wygląda z tym, co możemy dostać w Polsce. No, tą brzankę Denisona to sami mnożą, więc to jest nie import z zagranicy, tylko mnożone u nich. Księżniczki. Napiszcie jakiś fajny komentarz pod filmem. Te akurat ryby też mnożą. Widziałem właśnie ikry u nich na hodowli. Samice bojownika. Nie zawsze można je dostać u nas. Tetrakolor. Czasami jest hejtowana ta ryba przez hodowców i akwarystów w Polsce, czy też ekologów, ale tak jak już mówiłem wcześniej, dla mnie to ona w niczym nie przeszkadza. Kolorowa rybka, którą część osób chce mieć w akwarium. No, górami całujące. No, sklep był duży, ryb było naprawdę sporo, że no
jak jeżdżę tutaj po Polsce, to nie zawsze, mało się trafia takich sklepów z takim wyborem ryb jak tam. Oczywiście większość ryb na Litwie przyjeżdża z Polski, ale też część mnożą, czasami sami robią jakiś tam import. No, rynek litewski jest mniejszy, ale widzicie, że można zobaczyć takie rarytasy jak tutaj. No, to jest naprawdę fajna rybka, rzadko spotykana. Napiszcie swoją opinię o tym sklepie też pod komentarzem, to też będzie miłe. Możecie udostępniać ten film tam na Facebooku, czy gdzie tylko się da, żeby inni zobaczyli, jak to wygląda na Litwie. W tym cyklu filmów w ogóle nagram właśnie filmy z Skowna, potem z Kłajpedy, też nagram filmy z Rygi, bo to taki miałem taką wycieczkę rodzinną na Litwie i na Łotwie, więc pomyślałem sobie, że warto też Wam pokazać, co tam można zobaczyć, i powiem Wam, że z całej tej mojej podróży te sklepy AquaZoo naprawdę prezentują się w porządku. Wiadomo, że w sklepie nie może być wszystko idealnie, no bo to się nie da, no ryby się sprzedają, ciągle przyjeżdżają nowe, czasami trzeba je wrzucić na kwarantannę, czasami nowe przyjeżdżają, coś zaczyna się z nimi dziać, więc to nie jest taka hodowla domowa, że mamy jedno czy dwa akwaria, o które dbamy cały czas. Tu jest rotacja duża ryb, więc no, trzeba sobie to zaakceptować, że czasami bywają jakieś ryby słabsze i gorzej wyglądające. No tak wygląda ten biznes, ale jeśli chodzi o biznes, to tutaj to wszystko wygląda naprawdę ok. Rozbora klinowa z długimi płetwami to też jest ostatnio nowość. Proporczykowca albino to też rzadko się to zdarza. Jeszcze w Polsce nigdy nie widziałem proporczykowców albino. Czy to zagrzebka była? A to właśnie nie wiem, to musicie mi sami napisać, czy to proporczykowiec, czy zagrzebka. No. Ryb masa, duży sklep. Wszystko można było w nim kupić. Dobra, dajcie łapkę w górę, suba i udostępniajcie film. Do zobaczenia na następnym filmie. Tutaj macie jeszcze 3 minuty tego filmu. Ja się już wyłączam.